Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony żuraw.pl. Dzisiaj widzimy się w strumyczku z Neverwinter MMO, w którym się sporo pozmieniało od ostatniego czasu, a dawno nie zaglądałem, ponieważ do gry została wprowadzona klasa barda, oparta na zasadach 5 edycji Dungeons and Dragons. I w związku z tym w ogóle pozmieniało się sporo w mechanice, ponieważ level cap został zniesiony do poziomu 20. Gdzie tu mam tak, mamy teraz, więc miałem 40 któryś level chyba. Ostatni raz jak się widzieliśmy na streamie i grałem w Neverwintera, a teraz mam level cap 20. Hero of Blackley, Hero of Neverwinter, Spellplay, Apprentice, Armorer, Epic Hero, Legendary Hero, Paragon Hero, Hero of Black Lake. Kuźwa, wjebane gołębie, zaraz wrócę. Co miałem mówić? Jesteśmy... Gołębie muszę przeganiać, bo niestety gruchają mi na balkonie, to mnie strasznie wkurwia. Masakrycznie mnie to wkurwia, nic mnie tak nie wkurwia jak te gołębie. Więc mamy level cap 20, dostałem jakieś tam mnóstwo rzeczy, przynajmniej fajne dostałem jakieś tam, jak widzicie, moja postać. Prezentuje się naprawdę okazale, taki z fajną zbroję z fioletowym połyskiem dostałem, jakieś bzdety, fajne rzeczy. Dużo mocniejsze od tego, co było wcześniej. Gram oczywiście paladynkiem sobie, bo ja lubię grać paladynkami. I na przykład mój item level to jest 833, na przykład 850, średnio. Większość rzeczy mam 850 item level. A jak kończyłem ostatnio granie, to miałem item level 100 coś, 200 coś, tak na niektórych przedmiotach. Więc naprawdę wydaje mi się, że dostałem niezłego boosta. No i sporo czy się tu pozmieniało. Total item level tutaj pokazuje, nie? Wszystko boost, jakieś... Boosty do różnych rzeczy, physical damage. This rating is total item level. Accessory trading have no effects. Aha. Mam znacznie critical severity bardzo podniesione, ale to nie poradzę na to. Coś tu się pozmieniało też w zadaniach. Dużo zadań mi odpadło. Zrobiłem sobie trochę, powiększyłem sobie UI, w sensie interfejs, bo tam skalowanie chyba zrobiłem na 1.2 albo na 1.3. Tam to było dla mnie za małe i musiałem tak w monitor zaglądać, więc to nie było dobre. Ale pójdziemy sobie robić zadanie, ponieważ jesteśmy na kampaniach. Są jakieś kampanie, nie wiem co to są za punkty, 0% advancements. 78% advance, complete the combat training in training room, mamy 14 na 18. Porobione rzeczy, nagrody jakieś dostaniemy. Obrobionych Rastral Diamonds dostajemy, Stone of Health, Divine Injury, Kit. Więc to są fajne rzeczy, więc pójdziemy sobie robić to zadanko. Nasz wierny Faustus Healer lata ze mną. Mógłbym mieć jakichś innych towarzyszy i szkolić ich, podwyższać im ten. Ale ten jest dla mnie spoko, bo mnie leczy, więc nie zużywam praktycznie jakichś tam rzeczy do healowania się, od jakichś połuszonków. Rzadko kiedy, w jakichś poważniejszych startach, gdzie jest dużo przeciwników naraz, to tam ewentualnie. Co to tu wisi? Dobra, wchodzimy do jakiejś gildii. Idziemy ćwiczyć. Idziemy do ćwiczalni, do treningowego tego. Faustus. No dobra, idziemy pogadać. Welcome to your own personal demiplane, courtesy of Tarhun's magic. With your trainer's help, I'll shape you into a fine adventurer, able to take on any foe. The first thing we need to work on is keeping you alive. You're no use in a fight if you're dead. So,
Let's practice your defensive techniques. Czyli będziemy pracować nad tym, żebyśmy się nie zabili, albo żeby nas nie zabili. You don't look like the nimble type. You've got a fine shield at hand. Blocking looks could be your specialty. Why get out of the way when you can shrug off the toughest blows, eh? When you're blocking, you will want to keep an eye on your stamina. The hits you block will deal their damage to your stamina until it runs out. And your stamina will regenerate when you let your block down. So, try to find the balance between deflecting blows and resting to regain your defenses. Finding balance is not what I do best. Okay. Okej, okay, poblokowałem gościa. Fajny mam mieczyk. No i mnie wyhealował mój healer, więc tutaj to było proste z damką. Fine work. Next you'll need to understand how to gain combat advantage on your foe. Let's begin. Jestem gotowy. Gain combat advantage when you've successfully flanked your foe. You can achieve this by putting your foe in between you and an ally. If you can manage this, you will both deal more damage with your strikes. Note the ring on the ground when you target your foe, and watch it as it changes color when you have moved into the proper position. Then, when you are ready, strike the flank. Aha, czyli okrążenie naszego przeciwnika, tak? Dobra, to było proste. Well done. Keep in mind that your foes can flank you as well. Do what you can to watch your back. Don't let yourself get surrounded. Now, next lesson. Every adventurer has the potential to learn a special technique. What technique you master will depend on your particular set of skills. Are you ready to unlock your potential? Urodziłem się gotowy, kolega. As a fighter, you have the ability to take the ultimate defensive stance. When you dig in, nothing will move you, and nothing can break through your defense. Simple okay. Enough, eh? Let's give it a try. Lecim. Speak with instructor. No i gdzie jest ten nasz... Well done! I see real potential in you. Now, this next technique is a bit different. You've recently gained a mount of your own. Your mounts. Powerful allies, and can actually grant you new abilities in combat. Be sure to look out for new, powerful mounts on your journey, and find the powers that best suit your style. For now, show me what you can do. Jasne, jasne. Użyłem aktywnej umiejętności mounta. This adventuring thing really comes easily to you. You're ready for the final test. Your trainer and I think we can unlock your ultimate potential. As you battle your foes, you'll feel yourself generating action points. When you build up enough action points, you can unleash your daily power, a powerful ability that can turn the tide in a battle. We will help you generate action points here. So show us the best you've got. No i daily też poszła. Well done, well done indeed. That's about all I can teach you for now. When next we meet, I expect you to be even stronger. No ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak będzie właśnie, kolego. Complete the combat training, complete. Dobra, co my tu mamy? I dostajemy Seal of the Adventurer.
Speak with Sergeant Knox. Sergeant Knox, no to Sergeant Knox. Idziemy do Sergeanta Knoxa. Panie sierżancie! Jest nasz Sergeant Knox. On się to szybko przemieszcza. Protectors and Claves needs your help. What should I do next? Eureka, that's good. If you survived Corbin, I'm sure you're ready for anything I can throw at you. You should know, whenever you're unsure of what to do next, check your journal. Take a look at your adventures within, and be sure to claim the rewards the guild offers for your deeds. With all you've done, you're a fully fledged member of the Adventurers Guild now. Congratulations! I'm sure you're ready for work, and there's plenty to go around. In fact, I have a task of particular importance in mind. Dostałem nagrodę 20 srebrników i trochę miedzi, no, faktycznie. Zajebista nagroda! Wstydziłbyś się w ogóle z czymś takim do 20-levelowej postaci wyskakiwać, gościu. A tu gdzie idziemy? Training room. Dobra, a teraz? Never death. Continue story. Company of Wolves. Follow the quests, to Christopher jakiś. The next quest, the Clockwork Tomb. Clockwork Tomb. Go to Christopher Chattlebell. Christopher to jest jakieś przekręcenie imienia Christopher. Wiesz, ten Christopher jest. Wzywamy swojego piekielnego mounta, jedziemy. Never Death Graveyard, Protector's Enclave. Dobra, no to... Dobra, gdzie my musimy iść? Wszystkie tutaj idą. Dobra, to chyba jednak ten cmentarz Neverdeath musimy się udać jednak. Dobra, Neverdeath Graveyard i lecimy. Byłem tam już, no ale skoro mamy tu być jeszcze raz, to pójdziemy jeszcze raz. Za niecałe 4 minuty możemy się porozmawiać. O jest, Christopher Chattlebell. Dzień dobry panie. Have I told you I'm a genius? Czyżby? Excellent. You should be able to enter the Clockwork Tomb via the main entrance now. You'd best hurry. Harper Windle's spies report that Valindra's troops are close to breaking through into the tomb. If Valindra gets her hands on the Cult of the Dragon artifacts buried with Romani Manini and frees Azazel, it bodes ill for Neverwinter and yours truly, of course. Gościu, powiem ci tak. Z taką nagrodą, gdzie ja mam tarczę level 950, a ty mi dajesz tarczę level item 300, to chyba sobie kpisz. Chyba sobie kpisz, gościu. Dobra, idziemy się tłuc. Enter the Clockwork Tomb. Tam chyba nie byłem, tam mnie chyba jeszcze nie zaniosło. Więc pójdziemy. Attack!
Dostał skopa i się złożył. I tak to bywa, gościu. Nie mam rzeczy do zbierania. Oni się składają w takim po prostu szoku są, że... Dostał dzwona, to się złożył tak, że nie było co zbierać z gościa. W ogóle są słowiaki jakieś. Ale idziemy. Takie przygody to ja mogę zaliczać, nie? Takie przygody to mogę zaliczyć. Clockwork Tomb. No, tylko coś długo ładuje mi ten Clockwork Tomb. Doczytuj tam, gościu. Gościu malinowy, doczytuj mi tam. Oj, mogę się, no dobra, mogę zrobić modły do Torma zanieść, proszę bardzo. I sobie zabieramy te rzeczy jakieś, co tam dostaliśmy. Mamy trochę wolnego miejsca w torbach, więc jak najbardziej pójdziemy dalej. Szukać śladów. Proszę zobaczyć. Co oni tu chcą mojego healera atakować? Agro przyciąga, bo mnie leczy. Gościu, ty się zastanów trzy razy. Jeszcze coś? Nie. Bardzo dobrze, cieszę się. Dobrze, gościu, dalej idziemy. Ha, jak go zczyściło. Kolejnego na strzała. Jeszcze ktoś tu będzie mi podskakiwał? Musicie coś lepszego się postarać mi tu wysłać, bo ja tu was czyszczę jak... Na razionek.
strzał w łeb oburącz i jedziemy. Zamiecione. Nie ma. Co to był za typ? Nawet nie zdążył pożyć za długo. Dostał dwa strzały i się skończyło. Przygody było wesołego Bolka. Niestety nie mam tych kitów do zbierania rzeczy. To jest trochę słabe. Tutaj też nie mam niestety rzeczy do zbierania. Tych małych połszoników to nawet nie będę zbierał, bo to szkoda miejsca w ekwipunku sobie zbierać. Już w tym momencie. Zresztą mam healera za towarzysza, więc on nie leczy. Mało kiedy jest potrzebne leczenie, naprawdę już muszą być poważne tarapaty i przewaga liczebna wroga, żeby musiał używać połszonów jakichś. Zrobiłem sobie dzisiaj yerbatę, czyli pomieszanie yerba mate z herbatą. Zajebiste. Zajebiste. Dobra, lecim, panie. Tu coś jest. Co tam nam wywaliło? A handy summary. The clockmakers were masters of metallurgy and mechanical engineering. They harnessed the power of flowing water to turn the weighty gears of their immense timepieces. Living by the moving hands of time, they only thought it fitting the rest eternally in clockwork catacombs. Spoczkoloczko, czyli goście sobie ładnie tam wodą napędzają mechanizmy zegarowe. Miło z ich strony. Start the first clock. Okej. Coś tu się będzie działo w Clockwork Catacombs. Idziemy dalej. O, gościu. Nara. Postrzale, do widzenia, nie ma ziomków. Nie ma ziomeczków, tylko ciemno tu w chuj trochę. Jeb skopa i z góry mieczem dostał. Nie ma dziada, tam będziesz mi tu czarował, gościu. Nie będzie mi tu czarowania, gościu. No. Kolejna porcja zegarów. Idziemy dalej czyścić. Faustus. Trzymaj się z tyłu. Kurde, wlazłem w pułapkę. Dobra, małe leczonko. Idą. Dobra. Spierdziel im spuściliśmy, to mogę wziąć. Dobra, co my tu mamy? Kolejny jakiś pis. Hmm.
Tylko nie wiem, gdzie on to... Coś mi się pojawiło, ale nie wiem co, nie wiem w którym miejscu, trudno. Na razie, omek. The Binding of Magera. Ach Boże, gdzie to jest? The Binding of Magera. Son elf named Lucan Greenharrow met a human clockmaker by the name of Sabor Rendel, and together they founded what would become the powerful Water Clock Guild. In time making, Neverwinter's water clocks among the city's most famous artisan creations. In truth, artisanship was only part of the reason for the wonders of the guild's water clocks. The most prized guild's secret was that a similar conjuration magic to that which bound Magera, the inferno with water elemental, also was the basis for the water clocks, which none outside Neverwinter's water clock guild could never seem to reproduce. Ciekawe historyjki. Ale my sobie idziemy powalczyć dalej, idziemy tutaj. Nara. Dostał kopa w dupę. Spierdzielaj, typie. Mimik. Serio? Body snatching. Body snatching. Graveyard, body snatching. Since the spell plague, the graveyard has seen a great deal of body snatching. While the Lord Protector has devoted few of his resources to stopping the practice, so far it has been sporadic and piecemeal. Lately, though, bodies have been disappearing with much greater regularity and in far larger numbers. A tattered ledger sheet from Clockmaker's catacombs shed lights on why. Columns and row fill the page, listing hundreds, maybe thousands of bodies, where they came from, where they've been shipped, and that what they're being used for. Someone is gathering corpses at an astonishing rate. Okej, ktoś tu zbiera jakieś ciała, coś tu się działo. Idziemy dalej chyba, tak? W głąb tej dziury, czy tych katakumb wodnych zegarmistrzów. Clockwork. Clockwork mi się kojarzy zawsze z tymi. Z Dwemerami w Elder Scrollsach. Nara, gościu, co tam jeszcze byś chciał? Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj jakieś rzeczy, level item 250, 325, to nie rozśmieszajcie mnie, same gnioty jakieś. To zbierał te? Rank 3.
Dobra, no co my tu mamy? Idziemy dalej, nie? Third clock. Idziemy dalej, sobie bijemy gości. Tu jest ognisko. Coś leży. Tivery nie mamy. Nie mamy tych rzeczy, to jest głupie trochę w tej grze, że żeby zbierać pewne rzeczy, to trzeba mieć takie zestawiki do zbierania. Które są jeszcze i consumable i niestety nie można ich mieć na stałe. To jest denerwujące. Wielkie drzwia się otworzyły, a za nimi kolejna sala. Wypełniona cieniami i płomieniami. No i dobra, i co my tu mamy? Idziemy ich okrążyć, oflankujemy ich. Widzę, że skopa w biodro. Tutaj też kolejny kopniak w kolano. Nie ma gościu. Witam ich. Co ty mi mojego healera atakujesz, dziadzie? Chciałbyś coś? Coś gdzieś coś byś chciał? Idziemy, ziomeczku, bo tutaj nie ma co. Oczywiście nie mogę zebrać, bo nie mam kitów. I skopa. Nie ma tutaj zaczepiania moich rzeczy. O, i to możemy coś zebrać. I tak, jeszcze to mi się podobają, że mogę coś zabierać, nie? To Clockmaker Lament. The Clockmaker's Lament, Part 1. The Clockmaker's Lament by Enki the Carver. My youth did tick away in vain, as I told at my trade, had I the hours back again, such mischiefs I'd have made. Piękna poezja, zegarmistrzowską, zaczyna z zegarmistrzowską precyzją nawet bym powiedział, ale... Idziemy dalej, łoić skórę. Part 3. Clockwork Lament. No i co? I ciekawe, idziemy. Zgarniamy złoto, idziemy.
Clockmaker's Lament Part 2. Tu coś jeszcze leży. Ale nie mamy odpowiednich tych. Gdzieś tam coś się otworzyło znowu. Więc idziemy tutaj na zło i skórę złym i podłym. Hundreds of letters are arranged randomly along the surface of the clockwork's book. Continue reading. At the bottom of the gibberish, the word ready is clearly spelled out. Ready. I am the most ominous and portentous hour, both the darkest and the lightest, and the greatest of them all. Midnight, noon, 12. Dwunasta, no bo to jest zarówno w nocy, jak i w dzień, nie? No to było prosta zagadka. Nawet dla mnie, dobra. A ty! Jakieś mi tu... Ej, zostaw mojego healera. Mówiłem ci coś. Moment. My to sobie musimy porozmawiać jeszcze z tymi panami. Powiedziałem zostawić mojego killera. Co tam rzucasz? Nara. Ale te bogactwa, skarby w ogóle, masa. Masakracja bym powiedział. Coś znajdę ciekawego? Schowanego po kątach? Nie, nie bardzo. Tu coś może się chowa, też nie. Nara. Kolejny raz nara. Skopa. Dostał strzała od kapłana jakimś czarem na ryj i się skończyło. Boss! Shuf, the Tomb Queen. Z czym do ludzi? Czym do ludzi? Gdzie jesteś? Byłaś.
Aż ty. Serio? Co tam jeszcze mi gryzie po kostkach? Wypadź mi, ale ktoś ma arachnofobię, to nie będzie grał w tą misję. Za dużo pająków. Dobra, no i co? No, pogryzłem cię. Ubiłem cię. I co dalej? I dalej what? Aha, muszę wrócić do Tristophera Chettlebella. Nie, proste rąbanie. Dostał skopa w tyłek, poleciał. Poleciał gość sobie. O, dobra, co ty jeszcze? Tutaj mi jakiś typ stoi. Nara. Dobra, jedziemy szybciej. Have I told you I'm a genius? Tak, tak, już mówiłeś. Belinda escaped with Azazel. Perhaps it's time to visit my academic colleagues in Waterdeep. I suppose you could consider the bright side. Now that Valyndra controls an army of gnolls and undead and a blue dragon, it's highly unlikely she will simply go away and leave Neverwinter in peace. I'm sure you'll get another chance to set things right. In the meantime, I must make travel arrangements. Okay, okay, okay. Never death complete. Tyle, to tam jeszcze kolejnego jakiegoś ziomka. Journal, jak tam? Prawie 16 na 18 zostało. Continue story. Follow the quest path to Harper Windle and the next quest Graveyard at Rest. Jasne, to chyba jest tutaj ta Harper. Tak. We must stop what is happening in Craftsman's Rest. Ona jest harfiarką. We must graveyard to trest. Belinda's undead in the court of the dragon are no longer a threat here in Neverdeath. And we have you to thank. Belinda escaping with the right of the Dracolich, however, is certainly a setback. We're sure to see her again, though it may take us some time yet to gather the necessary components. We'll be able to keep Neverdeath under control for now. I'm sure Nox will want to hear all about today's events. Jasne, jasne. Okej, okay, jest, spoko. Posprzedajemy sobie coś tutaj. Co ja tu mogę sprzedać, bo jakieś bzdety tu mamy. Dobra, to sprzedamy, to sprzedamy.
Okej. Okay. Bound Potion of Lesser Healing. Okej. To tyle. Było w... Sprzedaję mi dziadostwo. Mamy trochę wolnego miejsca, tego nie możemy sprzedać. Dlaczego? Konwert. Konwert. Muszę wpisać. Dobra, no to wpiszemy. Dobra. Oczyściliśmy. Oczyściliśmy, co my tu jeszcze mamy, to zadanka teraz, Never Death Graveyard. Do Sergeanta Noxa musimy pójść. Dobra. To zaraz pójdziemy do Sergeanta Noxa. Sergeancie Nox, pójdziemy do ciebie, gdzie my musimy tu iść? Tędy. I Enklawa Protektora, dzień dobry. Dzień dobry, Enklawa Protektora. Tam chyba można było jeszcze pójść w jakieś inne rejony, nie? Jeszcze coś zobaczę sobie na tej mapce, bo tam gdzieś na górze. Sword Coast, Icewind Dale, tu można jeszcze iść. Podmrok, o proszę. Chult można odwiedzić w tej grze. Under Mountain, o proszę, też kolejny. Avernus nawet można. A Barovi jeszcze nie ma. Spoko. Dużo różnych fajnych rzeczy można odwiedzić w tej grze. Gdzie jest sierżant? Tu jest sierżant. Dzień dobry, panie sierżancie. Muszę przekazać pewne wieści. Protector's enclave needs your help. So, Valindra escaped with a dragon and something called the Rite of the Dracolich. That pretty much guarantees we haven't seen the last of her. But you did thwart the Thayans' plans in Neverdeath, and that means we'll have a lot fewer undead threatening the city. Well done! Okay, but did you... Five keys to success. With the issues in Neverdeath put to rest, it is high time for you to enjoy the fruits of your efforts. I have arranged for you to speak with several individuals in the Adventurers Guild, who will help further acclimate you to life in Neverwinter. First things first, take these lockboxes as a reward for your efforts. O proszę. Coś dostałem. Co mi tu insynuujecie teraz? Supplies, keys, shimmering keys, to możemy sobie wziąć. Darmo dają, to dlaczego mam nie wziąć? Shimmering lockbox, open.
Okej, coś tu mamy takiego. Stone of Health, okej. Marbled Stallion. Taki fajny mountik. 35 magnituda zadaje jakieś obrażenia i jest rzadki. Equip. Bierzemy dziuga. Jakiś taki czerwony. Już mi się podoba, ziomek. Barb Insignia of Dominance. To też chyba do tego. Do konika się przykłada. Dobra. Na tą chwilę muszę zrobić sobie przerwę, bo coś zjeść. Ale wrócę do tej gry. Jeszcze dzisiaj zrobimy sobie jakieś zadanka. Więc dzięki wszystkim za uwagę. Do zobaczenia i cześć. Papateczki.